Hej, jesteście w samą porę. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest późny wieczór, właśnie kładziecie się spać i słyszycie, że okno w kuchni się otwiera. Kroki. Ktoś jest w waszym domu. Jesteście przerażeni. Ta straszna historia może przydarzyć się każdemu. Dlatego przedstawiamy kilka wskazówek, jak zachować się w takiej sytuacji i przede wszystkim, jak utrzymać intruzów z dala od domu. Tylko nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu naszego kanału i włączeniu powiadomień, żeby nic wam nie umknęło na jasnej stronie. Zapoznajcie się z sąsiadami. Wiadomo, że nie możecie być w domu non-stop, dlatego potrzebujecie dodatkowej pomocy podczas waszej nieobecności. Zaprzyjaźnijcie się z osobami mieszkającymi w pobliżu. Podzielcie się z nimi swoim planem dnia, zwyczajami i nawykami. Przykładowo możecie im zdradzić, że zawsze zostawiacie zapalone światło w górnej łazience. Dzięki temu, jeśli coś złego lub podejrzanego wydarzy się w waszym domu, może światło w łazience zgaśnie, sąsiedzi to zauważą. Nie trzymajcie drogich przedmiotów na widoku. Jeśli nie chcecie w domu włamywaczy, ta wskazówka jest dość oczywista, ale warto o niej wspomnieć. Eksponowanie kosztownych sprzętów nie daje żadnych korzyści. Może jedynie podsunąć podejrzanym ludziom niecne pomysły. Jeśli macie schowek na narzędzia lub garaż, chowajcie w nich drogi sprzęt, gdy skończycie go używać. W przeciwnym razie możecie któregoś dnia zostać bez kosiarki. Trzymajcie drabiny i skrzynki z narzędziami wewnątrz. Wasz dom może być niczym forteca z zaawansowaną technologią bezpieczeństwa i najnowocześniejszymi zamkami w drzwiach i oknach. Ale jeśli przez nieuwagę zdarzy wam się zostawić na zewnątrz drabinę, po powrocie z pracy może się okazać, że wasz dom został okradziony, bo nie zabezpieczyliście komina. Skrzynka z narzędziami pozostawiona na widoku też stanowi zaproszenie do włamania. Zainstalujcie lampy z czujnikiem ruchu. Zapalenie się światła w środku nocy pomoże wam upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Tak na marginesie, żeby nie było wątpliwości, podczas kręcenia tego filmu nie ucierpiało żadne zwierzę. Zapalone światło na jakiś czas zdezorientuje złodzieja, a was ostrzeże, że coś się dzieje przed domem lub w środku. Tak, tak, dobrze słyszeliście. Lampy z czujnikiem ruchu świetnie się sprawdzają zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Montowanie ich przed domem jest dość powszechne, ale w środku też mogą przynieść spore korzyści. Wy będziecie wiedzieć, że zapala się światło, gdy wchodzicie do pokoju, ale złodzieje nie mają o tym pojęcia. I bardzo dobrze. Zadbajcie o trawnik pod waszą nieobecność. Większość z nas przed wyruszeniem w wielką podróż dokładnie sprawdza drzwi i okna. Ale jak często myślimy o ogrodzie? Jeśli przez jakiś czas was nie będzie, dobrze jest stworzyć wrażenie, że w domu ktoś mieszka. Włamywacze nie lubią, gdy ktoś jest w środku. Wolą możliwie szybką i łatwą robotę. Ale jeżeli trawnik jest zaniedbany, jest to wyraźny sygnał, że nie ma nikogo, kto mógłby się nim zająć. Wynajmijcie kogoś do przycięcia trawnika pod waszą nieobecność, aby złym ludziom wybić z głowy złe pomysły. Dla lepszego efektu możecie też poprosić znajomych lub zaufanych sąsiadów, żeby od czasu do czasu zaglądali do domu. Wyjmujcie listy ze skrzynki. Skrzynka na listy przepełniona gazetami, reklamami i inną korespondencją oraz ulotkami podczas waszej nieobecności jest również wyraźnym sygnałem dla potencjalnych złodziei, że nikogo nie ma w domu. Poproście znajomego, żeby wyjmował listy i w miarę możliwości wstrzymajcie prenumeraty, żeby skrzynka nie zdradzała waszej nieobecności. Nie upubliczniajcie planów urlopowych. A skoro już jesteśmy przy temacie wyjazdu na dłuższy czas, to nie zapomnijcie utrzymać tej informacji w tajemnicy. Możecie zdradzić swoje plany urlopowe zaufanym osobom, szczególnie jeśli będziecie potrzebować ich pomocy w opiece nad domem pod waszą nieobecność. Ale media społecznościowe nie są na to dobrym miejscem. Złodzieje namierzają kolejne cele, śledząc posty o zbliżających się urlopach. To straszne. Na czas wyjazdu zostawcie zapalone światło w łazience.
Oto kolejny sposób, aby podczas waszej nieobecności zbudować wrażenie, że ktoś jest cały czas w domu. Wiem, że pozostawienie włączonego światła nie jest najlepszym rozwiązaniem dla domowego budżetu, ale to tylko na czas waszego urlopu. Zawsze możecie też skorzystać z automatycznego włączania oświetlenia tylko na noc. Postarajcie się o psiego towarzysza. Jeśli jesteście właścicielami psa, jak ja, to macie dodatkową korzyść z posiadania tego wspaniałego pupila. Jego widok i odgłos odstraszają włamywaczy, a jeżeli nie macie psiaka, zawsze możecie udawać. Na przykład powiesić tabliczkę „Uwaga, zły pies”. Złodzieje mniej chętnie zainteresują się waszym domem. Dobrze ukryjcie kosztowności. Najlepszym rozwiązaniem jest safe wbudowany w ścianę, ale jeżeli go nie macie, możecie użyć wyobraźni i znaleźć inne skrytki dla kosztowności. Atrapa książki lub zabawka są dobrym pomysłem. Możecie wymyślić jeszcze ciekawsze kryjówki, jak na przykład wysuwana płytka w łazience. Wytnijcie drzewa wokół piętrowego domu. Mimo że bardziej prawdopodobne jest włamanie do domu na parterze, złodzieje również mogą skorzystać z wysokiego drzewa rosnącego blisko okna na piętrze. Lepiej je wyciąć lub chociaż przyciąć, żeby nikt nie dostał się z niego do środka. Zainstalujcie alarm. To oczywiste, ale pamiętajcie, że włamywacze uwielbiają ciszę. Wolą wykonywać swoją robotę dyskretnie, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Logiczne, prawda? Kiedy wejdą do środka i uruchomią alarm, który wszystkich obudzi, będą chcieli jak najszybciej uciec z miejsca zdarzenia. Nie wpuszczajcie obcych do domu. Zdecydowanej większości włamań dokonują ludzie, którzy wcześniej u was byli. Gdy zapraszacie do siebie nieznajomego, pozwalacie mu rozejrzeć się za potencjalnymi łupami i zapoznać się z zabezpieczeniami, jakie macie w domu. Jeśli wasza posesja przypadnie do gustu potencjalnemu rabusiowi, włamanie jest niemal pewne. Odwiedzający was nieznajomi mogą przebrać się za pracowników technicznych, elektryków lub hydraulików, więc zawsze dokładnie sprawdźcie, czy dana firma rzeczywiście przysłała kogoś do waszego domu. Zostawcie przed drzwiami parę dużych roboczych butów. Gdy zostawicie przed wejściem parę wielkich roboczych butów, potencjalny złodziej pomyśli, że ktoś jest w domu. Dodatkowo duże buty będą sugerowały, że mieszka tam postawny facet. Niewielu przestępców ma ochotę na spotkanie z takim kolesiem. Już mnie nie ma, proszę pana. Nie zapalajcie światła, gdy usłyszycie kogoś w domu. Znacie swój dom lepiej niż ktokolwiek inny, więc pewnie potraficie poruszać się po nim nawet po ciemku. Włamywacze będą znacznie bardziej ostrożni podczas swojej pracy, więc będziecie mieli nad nimi przewagę. Nie używajcie też latarki, jej światło zdradzi waszą lokalizację. Postawcie na prostotę. Mimo że kochacie przepych, lepiej się nie wystawiać na widok wścibskich oczu. Złodzieje mają wyczucie, jeśli chodzi o wartościowe przedmioty. Przykładowo, jeśli zainwestujecie pieniądze, czas i energię w piękną aranżację ogrodu przed domem, jest spora szansa, że wewnątrz też macie się czym pochwalić. Prosty trawnik przed domem będzie najlepszy, zaoszczędzi wam niechcianej uwagi. Uważajcie ze śmieciami. Tak, tak, wasze śmieci mogą zdradzić potencjalnym rabusiom, czego szukać w domu. Na przykład, gdy wyrzucicie pudło po nowym płaskim telewizorze, będą wiedzieli, że taki macie. To takie proste. Sprawa wygląda podobnie z innymi śmieciami. Albo je zutylizujcie, albo pozbądźcie się ich w mniej jawny sposób. Jakie antywłamaniowe porady dodalibyście do tej listy? Podzielcie się nimi w komentarzach, żebyśmy mogli je podkraść. Ha! I nie zapomnijcie dać łapki w górę oraz udostępnić naszego filmu znajomym. Kliknijcie subskrybuj i zostańcie na jasnej stronie życia.